uwaga, kolejne miejsce, które możecie odwiedzić podczas egzaminu. Zwróćmy uwagę na znak po prawej stronie, zakaz skrętu w lewą stronę i tutaj może paść komenda proszę skręcić w lewą stronę na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. No, na najbliższym, czyli tym tutaj, nie możemy ze względu na oznakowanie, jednak już na kolejnym będzie to wykonalne. Tu włączam kierunkowskaz lewy. Upewniam się w lusterku o możliwości zmiany pasa ruchu. Zwróćmy uwagę na pojazdy zaparkowane po prawej stronie, ale dość mocno ograniczają nam możliwość zjazdu do prawej strony przed skrętem w lewo. Ale ponieważ jesteśmy na drodze dwukierunkowej, musimy zaakcentować to, że zjeżdżamy do prawej strony i dopiero w tym momencie skręcamy w lewo, obserwując znak, który widać w tym miejscu, a więc znak droga jednokierunkowa. I tu bardzo często pojawia się pewien niewielki błąd. Niewielki, jednak bardzo ważny dla wyniku egzaminu. Ponieważ jesteśmy na jezdni jednokierunkowej, bardzo ważne jest to, abyśmy ustawili się przed skrętem w lewą stronę do lewej krawędzi. Robimy to w sposób odważny. Włączamy kierunkowskaz, upewniamy się w lusterku możliwości zmiany pasa i tutaj dojeżdżamy do lewej krawędzi. Lewa krawędź, nie wstydzimy się tego, dojeżdżamy do lewej krawędzi i patrzymy z prawej, czy nie nadjeżdża żaden pojazd. Jeżeli żaden pojazd z prawej strony nie nadjeżdża, wykonujemy skręt w lewo. W tym przypadku nic nie było, więc śmiało mogłem sobie wykonać ten manewr. Jeżeli oczywiście nadjeżdżałby z prawej strony jakiś pojazd, musiałbym wykonać zatrzymanie, ustąpienie pierwszeństwa przejazdu i dopiero później mógłbym kontynuować jazdę.